Dzień dobry, rozmowa niezależna, kłania się Państwu Jan Przymulski, z nami w studiu jest dzisiaj poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15, witam serdecznie. Kłaniam się nisko, Kukiz 15, demokracja bezpośrednia, cieszę się, że po bardzo długiej przerwie jestem znowu u Pana. My też się cieszymy. Panie pośle, zaczniemy od pandemii. Ostatnio dosyć głośno się mówi o wprowadzeniu lockdownu, o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń dla osób niezaszczepionych. W innych krajach europejskich już wiemy, że gdzieniegdzie to już funkcjonuje. Francja, Włochy. Australia. Tam w Australii naprawdę jest to bardzo daleko posunięte. Co pan o tym sądzi? Czy w Polsce powinny obowiązywać obostrzenia dla osób niezaszczepionych? Nie powinny. Nie powinny, bo one tak naprawdę nic nie dają. Te obostrzenia. W Polsce powinniśmy zacząć rozmawiać, że każdy z nas jest odpowiedzialny za własne zdrowie. Że to tak naprawdę zależy od naszej odporności, czy my zachorujemy, a jak zachorujemy, to jaki będzie przebieg tej choroby. Tu mamy problem głównie z opozycją totalną, która uważa, że ona wie lepiej. I ona właśnie tutaj próbuje tak szantażować rząd, że trzeba byłoby to zrobić, tamto zrobić. No a nie tak dawno, w ubiegłym tygodniu ukazały się badania japońskie, które jasno powiedziały, że zamknięcie szkół nic nie dało, zupełnie nic nie dało w zachowaniu, zahamowaniu rozprzestrzeniania się COVID-u, a jednocześnie spowodowało olbrzymie straty wśród dzieci i młodzieży, straty na wielu poziomach, bo i na poziomie zdrowotnym. Na poziomie zdrowotnym to chodzi o to, że jesteśmy ludźmi i żyjemy w środowisku. Jeżeli zamykamy się, to nasz organizm nie ma kontaktu z innymi bakteriami, wirusami i później jak wychodzimy, to nagle zaczynamy chorować. Odporność jest mniejsza. Odporność jest dużo mniejsza. Ogromne straty psychologiczne, bo ludzie, jesteśmy ludźmi, czyli istotami stadnymi, musimy ze sobą rozmawiać. A jak zamknęliśmy dzieci i młodzież w domach, no to są właśnie problemy psychiczne i wielkie problemy edukacyjne. No znowu, jesteśmy ludźmi i próbujemy różne rzeczy obchodzić i takie zdalne odpytanie albo właśnie takie zdalne klasówki czy kolokwia, to powodują, że tam są ściągania, no po prostu, więc na wielu poziomach jest to złe. I to samo jest z ludźmi. My musimy sami o siebie dbać, sami o sobie myśleć, a nie być traktowani tak jak właśnie przez Lewicę czy Platformę Obywatelską, teraz, która się próbuje przemianować na Koalicję Obywatelską. Nie ma tam nic z obywatelskości, bo oni wiedzą lepiej. A jak się okazuje, oni nie wiedzą lepiej. Nie wiedzą lepiej, bo na tym się nie znają, nie uczą się, nie kształcą. Jak tutaj nasz słynny Bart już dawno śpiewał, to są prości ludzie. Panie pośle, druga sprawa, która elektryzuje polskie społeczeństwo, jest dosyć poważna. Chodzi o nasze bezpieczeństwo, chodzi o sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Kilka dni temu na ostatnim posiedzeniu Sejmu przyjęto uchwałę, w której wyrażono solidarność z polskim rządem, a także ze wszystkimi osobami, które strzegą naszej granicy. Większość Sejmu była za. Państwo byliście za, Konfederacja była za, PSL był za, no i oczywiście Zjednoczona Prawica była za, przeciwko była Lewica. Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu. Dlaczego w tak ważnym momencie polski Sejm nie jest jednomyślny? Bo mamy problem z ordynacją wyborczą, mamy problem z piątą kolumną, która nie rozumie polskiej racji stanu, tylko widzi własną kieszeń. Przepraszam, to brzmi tak bardzo bezpośrednio, ale tak. Bo tu chodzi o to, żeby znowu przejąć ministerstwa i przejąć spółki Skarbu Państwa. Bo to była już jak chyba czwarta rzecz dotycząca naszego bezpieczeństwa i granicy. Pamiętamy na samym początku, jak było wprowadzenie stanu wyjątkowego. To wtedy przeciwko wprowadzeniu stanu wyjątkowego była właśnie Lewica, była przeciwko Platforma, no i PSL wtedy umył ręce, wstrzymał się od głosu. I proszę zauważyć, co by było, jakbyśmy jednak tego stanu wyjątkowego wtedy nie wprowadzili, jakby nie było tych zasieków, które są w tej chwili, które
powstrzymują. Widzimy, fizycznie powstrzymują te tysiące ludzi. Jeżeli nie byłoby tych zasieków, to nie dałoby się tego powstrzymać, bo to byłaby ława ludzi, którzy by się rozpierzchli. A tak oni sobie próbują przekroczyć tę granicę, ale wąski wycinek sobie przy pomocy służb białoruskich robią, niszcząc te zasieki, i da się to powstrzymać. Ale tu trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, to co tam jest, to jest wojna, to się mówi wojna hybrydowa. To jest wojna, bo to jest strategia wykorzystywania ludzi jako mięso armatnie, jako żywe tarcze. To jest handel ludźmi, czemu powinni się wszyscy sprzeciwiać. A widzimy, że w polskim parlamencie, w przeciwieństwie do parlamentu litewskiego i łotewskiego, mamy nieodpowiedzialnych polityków, którzy im gorzej, tym lepiej, którzy właśnie chcą się dorwać do władzy, do tych pieniędzy w spółkach Skarbu Państwa, a nie my myślał o polskiej racji stanu, bo proszę zauważyć, co by było, jeżeli byśmy na to pozwolili. Nagle by był w Polsce gigantyczny kryzys humanitarny i te same osoby, które dzisiaj mówią, żeby ich wpuszczać, by mówiły: o, polski rząd doprowadził do kryzysu humanitarnego. To są nieodpowiedzialni ludzie. Wrócę do drugiego posiedzenia związanego z przedłużeniem stanu wyjątkowego i wtedy było podobnie. Platforma była przeciwko, Lewica była przeciwko i PSL umył ręce, czyli się wstrzymał. I wtedy jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości zadał publicznie pytanie z mównicy, czy chcielibyście przyjąć tych migrantów. I Platforma i Lewica podnieśli ręce. Tak. Populistyczne zachowanie. I na drugi dzień dostali dokumenty, żeby mogli przyjąć tych ludzi do siebie. Czy ktoś z nich przyjął? Nie. To jest właśnie takie kuglarstwo polityczne, a nie prawdziwa polityka. Bo oni, jeżeli by byli osobami honorowymi, powinni te osoby przyjąć. A to było tylko po to, żeby wzbudzić emocje i pozwolić na to, żeby dalej byli sprowadzani ci oszukani ludzie, bo oni są naprawdę w tragicznej sytuacji. A dlaczego są w tragicznej sytuacji? Bo właśnie na samym początku ta opozycja totalna, jak sama siebie nazwała, nie powiedziała: dość, nie ma żadnego przechodzenia. I wtedy poszedłby jasny sygnał tam do tych miejsc, które te osoby pochodzą, że nie ma szansy przejść przez polską granicę. A przez to, że oni tego sygnału nie dali, to te osoby dalej były sprowadzane na Białoruś. I teraz te osoby dalej są. I dalej są, ale one są w tragicznej sytuacji właśnie, bo zostały oszukane. Oni tam w większości sprzedali swój majątek, bo usłyszeli od reżimu pana prezydenta Łukaszenki, że da się lepiej żyć, da się łatwiej żyć, a nie ma możliwości przejścia przez polską granicę. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy członkiem NATO i to jest granica zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO. Ale panie pośle, też chciałem tutaj zapytać się jedną rzecz, dlatego że oni, tak, ma pan rację, że oni wyprzedawali swoje majątki, natomiast no chyba wiedzieli, na co się piszą, że przyjeżdżając tutaj na granicę Unii Europejskiej będą chcieli ją nielegalnie przekroczyć, tak, więc prawda. To byli, mogą, można ich nazwać jako przestępców. Albo inaczej, ludzi, którzy chcieli popełnić przestępstwo. Ma pan rację, tylko ja nie upatruję naprawdę dużej winy wśród tych ludzi, bo kto jest winny? Winny jest reżim Łukaszenki. Zdecydowanie. Winny jest prezydent Putin, bo bez akceptacji prezydenta Putina Łukaszenka by tego nie zrobił. My pamiętamy, pan jest za młody, żeby pamiętać, ale my pamiętamy tę okupację rosyjską w Polsce. I w Polsce też nic nie mogło być bez akceptacji większego brata. My jako Polska, tutaj nasze wojsko próbowało program atomowy w Polsce zrobić, żebyśmy mieli własną broń jądrową i te osoby w tragicznych okolicznościach umarły. Czyli zostali zabici. Więc ten reżim pilnuje swojej strefy wpływów, a jak mówimy o tej strefie wpływów, to trzeba znowu przypomnieć, że najważniejsza jest polska racja stanu i my musimy o siebie dbać, bo w 1939 zostaliśmy zdradzeni przez naszych aliantów. Później oddaliśmy wielką daninę krwi, walcząc na wszystkich frontach. I co? I znowu ci, za których walczyliśmy,
powiedzieli, wy zostaniecie w rosyjskiej strefie wpływów. Czyli zostaliśmy po raz kolejny w Jałcie, w Teheranie sprzedani. Dlatego my już w 2016 roku jako Kukiz15 apelowaliśmy do rządu, żeby na granicy wschodniej zbudować mur, zaporę. Bo obawialiśmy się, że to co się dzieje w Europie Południowej, wtedy to zaproszenie tych migrantów przez panią kanclerz Merkel. A dlaczego ona ich zaprosiła? Bo był brak rąk do pracy. Bo już te ręce do pracy, które zostały wyssane, powiem brzydko, z tych nowych państw, im się skończyły. Przejechali się na tym, jak wiemy bardzo, ale my nie chcieliśmy tego zrobić. I dobrze, że w tej chwili będzie ta zapora. Bo co my słyszymy od znowu wszystkich nazwy brzydko, czyli tej opozycji totalnej, że powinniśmy tych, którym się uda, to już wpuścić i pozostawić. No to jest jakiś absurd. To tak jakby złodziejowi udało się ukraść coś, no i jak już ukradł, to już to jest jego. No nie, na to nie możemy w żaden sposób pozwolić, szczególnie, że to nie są uchodźcy. To nie są uchodźcy, bo oni przylecieli na Białoruś na wizy turystyczne do państwa, w którym nie ma wojny. Bo uchodźcą jest ktoś, kto ucieka do najbliższego państwa, gdzie jest bezpiecznie. Tak jest. Czyli to oni, tak jak pan celnie zauważył, przyjechali już z zamiarem popełnienia przestępstwa, dostania się do Niemiec, bo oni nie chcą być w Polsce. Oni chcą, bo to się mówi, że są wypychani. Oni sami chcą tam wrócić i zrobić kolejną próbę przedostania się, bo jeżeli w Polsce dostaną azyl, to nie dostaną zasiłków niemieckich, a im zależy na tych zasiłkach niemieckich, więc oni nie chcą być w Polsce, bo wiedzą, że w Niemczech niewiele pracując można... Mieć znacznie więcej. Panie pośle, dokładnie. To jeszcze dosłownie w dwóch zdaniach na koniec. Jak pan przewiduje rozwój sytuacji na granicy polsko-białoruskiej? To jest, bo tu znowu trzeba popatrzeć na ten projekt bardziej geopolitycznie. Bo mamy wielu ekspertów, którzy mówią, że to jest zasłona dymna tutaj, co się dzieje na granicy naszej. Tu chodzi o to, że Ukraina za chwilę może mieć naprawdę regularną wojnę. Bo pamiętamy w Donbasie ten konflikt w 2014 roku i trzeba znowu przypomnieć, że ten nasz minister spraw zagranicznych Sikorski i tamtejszy rząd w tej chwili mówi, że coś się dzieje ponad naszymi głowami. Ale w 2014 roku działo się tak samo ponad naszymi głowami. Ale dlaczego ten konflikt dalej się nie rozwinął w 2014? Bo tam to poruszenie społeczne, ta społeczna armia, która została wtedy zbudowana, powiedziała, że jak ruszą dalej, to zostanie wysadzony gazociąg. I dlatego prezydent Putin, zielone ludziki musiały się cofnąć. W tej chwili mamy Nord Stream 2, gdzie tamtędy będzie mógł być gaz pompowany, a nie przez Ukrainę. I możemy mieć wielki problem właśnie w tej chwili tam. A to, co jest u nas, to jest właśnie takie odwrócenie uwagi. Ale odwrócenie uwagi czy nie, to może być wielki kryzys humanitarny w Polsce i na to nie możemy pozwolić. Czyli patrzymy na swoją wschodnią granicę, ale też obserwujemy sytuację na Ukrainie. Dokładnie, bo Ukraina, jeżeli tam będzie ten konflikt, to będziemy mieć prawdziwych uchodźców i prawdziwą tragedię tego państwa. I ten pomysł, który był jeszcze przed wojną, żeby mieć taki korytarz niezależnych państw, przed Rosją może już nie być, jego nie będzie po prostu. Panie pośle, i tutaj musimy postawić kropkę. Serdecznie panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja dziękuję. A państwa zapraszamy na kolejny nasz odcinek.